Dzień dobry. Sezon w sportach zimowych trwa. Sezon 2021-2022. Tym razem w skokach narciarskich zawody odbywały się w Zakopanem. 15 i 16 stycznia 2022 roku. Pierwszy konkurs 15 stycznia to był konkurs drużynowy, który wygrała drużyna Słowenii przed drużyną Niemiec i Japonii. Natomiast 16 stycznia konkurs indywidualny wygrał Mariusz Lindwik przed Karlem Gajerem i Andrzejem Laniszkiem. Jeśli chodzi o naszych zawodników, to najwyższe miejsce zajął Piotr Żyła w konkursie indywidualnym. Zajął miejsce 17, 22 był Paweł Wąsek, 27 był Stefan Hula. Dzięki temu 27 miejscu Stefan Hula pojedzie na Igrzyska Olimpijskie. W konkursie drużynowym nasza reprezentacja zajęła miejsce 6, także trzymamy kciuki za przygotowania naszych skoczków narciarskich do olimpiady i trzymamy kciuki za przygotowania naszych pozostałych sportowców zimowych. Natomiast jeśli chodzi o skoki narciarskie, to teraz Puchar Świata przenosi się do Titisaarstad 22 i 23 stycznia. Także śledzimy to, trzymamy kciuki. To wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.